Kamil Stoch zdobył kryształową kulę, 2 złote medale olimpijskie, mistrzostwo świata, wygrał wiele konkursów. Na pewno wielkie słowa uznania, podziękowania dla Łukasza Kruczka za te 8 lat pracy z reprezentacją Polski. Życzymy dalszych sukcesów, już pewnie gdzie indziej. No a teraz Anders van Emmer, 222 metry, Norwega w pierwszej rundzie, klasyfikowany na 10 miejscu. Bardzo niespokojnie po wyjściu z progu, ale teraz już sytuacja opanowana. 230, mniej więcej tyle uzyskuje Anders van Emmer, a więc lepiej niż w pierwszej rundzie rywalizacji. 230 metrów. No ale aż 21,5 punktu odejmą sędziowie od jego noty za wiatr. To chyba największy ubytek punktowy z tego tytułu. Oceny sędziowskie 18,5, 1,4, 19. Dwaj Norwegowie na pierwszym, drugim miejscu. Tak, Tande Gangnes pozostanie liderem. 12,7 punktu mniej. W łącznej nocie ma Anders van Emmer. Na trzecim miejscu jest Stefan Kraft. Za moment 9 po pierwszej serii. Richard Freitag. W tym sezonie 4 w Engelbergu, Klingenthal 5 w Sapporo. 14 razy w karierze stawał na podium zawodów Pucharu Świata. W tym sezonie niestety mu się to nie udało. 221 metrów pierwszej serii, teraz ponad 240. Musiał wyskoczyć, by walczyć z Kennethem Gangnesem, ale ląduje powyżej rozmiaru skoczni. Z tego ostatniego swego skoku w tym sezonie Freitag może być i powinien być zadowolony. 227 metrów. Odjętych wprawdzie aż 21 punktów za wiatr, blisko 1,5 metra na sekundę wijący pod narty. Wysokie noty od sędziów od 18,5 do 19,5 punktu za ten skok Richarda Freitaga, który przed tym konkursem zajmował 9 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Anders van Emmer na drugim miejscu. Teraz van Emmer. Na czwartym miejscu Richard Freitag. W tej chwili za Stefanem Kraftem, a przed Danielem Andretandem. Gangnes cały czas liderem. A za moment Simon Amann. Pierwotnie miał nie startować. Wydawało się, że dzięki temu pojawi się dzisiaj w rywalizacji Andrzej Stękała, ale czterokrotny mistrz olimpijski ostatecznie zdecydował się na start i ten start jest bardzo udany. W pierwszej serii 224,5 metra, 8 miejsce, 16 w Pucharze Świata, 16 w lotach w tym sezonie Szwajcara. Teraz bardzo daleko, bardzo daleko, jest bardzo wysoka, spada na zeskok Simon Amann. To jego radość po tym każdym skoku. Ale jakie mocne nogi ciągle ma Szwajcar. Mimo, że miał problemy, że kontuzja, że przez to, jak mówi, nie może lądować telemarkiem, uzyskuje 238,5 metra, a zatem druga odległość tylko pół metra bliżej od lidera Kennetha Gangnesa. 238,5 metra, no ale też mocny wiatr, 1,5 metra na sekundę pod narty. Ponad 21 punktów odjętych, podobnie jak to było w przypadku Andersa van Emmera. Niskie noty oczywiście od sędziów, 16,5 punktu, ale z tego zdaje sobie nic nie robić Simon Amann. Istotne dla niego, żeby cieszyć się z tych dalekich lotów, bawić się skakaniem. Ciągle sprawia mu to przyjemność. I jest na drugim miejscu Simon Amann za Gangnesem. Traci do Norwega 9,7 punktu. Wyprzedził van Emmera, Krafta, Freitaga, Ido i to Maciek Kot na 8 miejscu. A za moment 7 po pierwszej serii. Juri Tepesz, 221 metrów podczas swojego pierwszego skoku. Teraz ponad 240 metrów, jeżeli chce wyprzedzić Kennetha Gangnesa. Wielka wrzawa, a on szybuje i ląduje przed rozmiarem skoczni, przed tą drugą czerwoną linią. Nie jest zadowolony Juri Tepesz. Warunki miał dobre. Będzie miał odjętych 19,9 punktów, 223,5 metra, a więc 2,5 metra dalej niż podczas pierwszego swojego skoku. Podobne noty od sędziów otrzymuje Juri Tepesz, ale to odległość zbyt krótka, by wyprzedzić Kennetha Gangnesa, czy też chyba Simona Amana. Przypomnijmy, 239 metrów Gangnes, 238,5 Simon Amann. Oni zajmują w tej chwili pierwsze, drugie miejsce. Na trzecim Anders van Emmer, 230 metrów Norwega. Juri Tepesz, który wygrał.
wygrywał tutaj konkursy zawodów Pucharu Świata w Planicy. W tej chwili na miejscu siódmym, dopiero siódmym. Maciej Kot w tej chwili na miejscu dziewiątym. A za chwilę Michael Hajbek. Jak wspominaliśmy, Hajbek, gdyby dziś okazał się dużo lepszy od Kenneta Gangnesa, mógł go wyprzedzić w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, awansować z czwartego na trzecie miejsce, no ale na razie Norwek bardzo się poprawił, bo przecież zajmował po pierwszej serii 15 miejsce, a teraz jest liderem. No i Michael Hajbek, pierwszy skok 219 metrów, klasyfikuje go na szóstym miejscu. Walczył Hajbek o to, aby wygrać, chociaż wygrać z Gangnesem. Czy mu się to uda? Za chwilę się przekonamy. 235,5 metra. 235,5 metra. A zatem 3,5 metra bliżej od Kenneta Gangnesa. Ma kilka punktów więcej odjętych za wiatr. No, ale miał też przewagę punktową nad Norwegiem, 8-punktową, czyli wydaje mi się, że Hajbek powinien wyprzedzić Norwega. W tym momencie on powinien zostać liderem. Jednak nie, o ile o 1,6 punktu Michael Hajbek w sumie przegrał z Gangnesem. Wiadomo więc, że Kenneth Gangnes będzie trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No a Michael Hajbek pozostanie na miejscu czwartym. Severin Freund tym skokiem przypieczętuje swoje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 1454 punkty zdobyte przed dzisiejszym konkursem. W pierwszej serii 227 metrów. Bardzo chciałby zakończyć miejscem na podium Severin Freund dzisiejszy konkurs. Okolice rozmiaru skoczni nieco bliżej, wydaje mi się, niż podczas pierwszej serii, w której osiągnął 227 metr. Teraz dokładnie 225 metrów. Odjętych 14,4 punktu. No ale będzie to zbyt krótki lot, by zagrozić Kennethowi Gangnesowi. Gangnes, przypomnijmy, 15 po pierwszej serii. W tej chwili w najgorszym wypadku będzie piąty dzisiaj po serii finałowej. Dziesięć razy w tym sezonie stawał na podium Severin Freund. Trzy zwycięstwa, trzy razy drugi, czterokrotnie na miejscu trzecim. Bardzo dobry kolejny sezon niemieckiego skoczka, który kończy ten akurat na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. W tej chwili trzeci za Gangnesem i Hajbekiem. No ale z wyjątkiem Freunda można powiedzieć, że dla całej drużyny niemieckiej, podobnie jak dla austriackiej, ten sezon jednak znacznie mniej udany. No ale cóż, czasami i takie rozczarowania trzeba przeżyć. Popatrzmy, proszę państwa, teraz na skok Johanna André Forfanga. Trzeci zawodnik w klasyfikacji lotów, czwarty po pierwszej serii, w której skoczył 226 metrów. Teraz będzie dużo dalej. Bardzo daleko. O, wyżej 240 metrów, jak mi się wydaje. Znakomicie. Znakomicie zaprezentował się Johan André Forfang. 245 metrów. No to jest druga odległość podczas całego weekendu tutaj w Planicy. 246 miał Peter Prewc w dniu wczorajszym. Teraz 245 Johan André Forfang. No i to jest jego rekord życiowy. 243,5 metra do tej pory najdalej latał na nartach. Teraz 245 metrów, a więc o 1,5 metra poprawia życiowe osiągnięć. Świetny sezon tego zawodnika. Oczywiście jest liderem z przewagą 7,8 punktu nad swym rodakiem Kennethem Gangnesem. Trzeci jest Michael Hajbek. Debiutował w 1988 roku. Tu już mówię o tym, który
jako następny pojawi się na belce startowej. To dla niego ta wielka owacja, to dla niego te wielkie brawa. Wielki naprawdę Noriaki Kasai, patrząc na całokształt kariery japońskiego skoczka. 28 lat można powiedzieć w zawodach Pucharu Świata. Z 37 sezonów pucharowych on skacze w 27. Niewiarygodne osiągnięcie Kasaiego. Trzeci po pierwszej serii skoku na odległość 227 metrów. Teraz potrzebował 236, by wyprzedzić Forfanga, około 229,5, by walczyć z Kennethem Gangnesem. Tymczasem 231,5 metra Kasaiego. Noty 3, 4, 19, jedna nota 18,5 punktowa, odjętych 14,8 punktu. Ponad 500 konkursów Pucharu Świata w karierze, w których brał udział Noriaki Kasai. Jeżeli mówimy o tych rekordach, które śrubuje Peter Preft w ciągu jednego sezonu, on bije wszelkie rekordy tego skoczka najstarszego, który staje na podium, bierze udział w zawodach. W tej chwili na drugim miejscu Noriaki Kasai o 1,2 punktu tylko za Johanem André Forfangiem. Wielkie brawa i wielki szacunek dla Kasaiego. W tym sezonie stawał na podium w kilku konkursach, a teraz wiadomo, że Johan André Forfang będzie miał miejsce na podium, ale czy wyżej od niego na dwóch stopniach będą stali dwaj reprezentanci gospodarzy? Tak to było w dwóch wcześniej rozegranych tutaj w konkursach Planicy. Raz wygrał Peter Preft, raz wygrał ten oto pan, były mistrz świata w lotach karciarskich Robert Kraniec. W pierwszej serii 234 metry, jest po pierwszej rundzie na drugim miejscu. Miał ponad 10 punktów przewagi nad Kasaim po pierwszej serii rywalizacji. No i teraz będzie na pierwszym miejscu, a więc będzie podium dla Roberta Krańca. Świetnie, znakomicie prezentują się Słoweńcy. 233 metry, 1,5 metra dalej niż przed momentem Japończyk. 9,9 punktu tylko odjęte za wiatr. Oceny sędziowskie 18,5, 19 punktów. No więc musi być liderem. Wyprzedzi i Noriaki Kasai, i Johana André Forfanga. Robert Kraniec będzie liderem, co oznacza, że co najmniej drugie miejsce zajmie dzisiaj w rywalizacji w Planicy. No a wcześniej o tym mówiliśmy, on tutaj wygrywał w przeszłości dwa razy był drugi i 3 razy stawał na trzecim stopniu, w sumie 7 razy na podium. Dziś po raz 8 stanie na podium w Planicy Robert Kraniec. Ale jaka przewaga nad Johanem André Forfangiem, 15 punktów, o tyle pokonał Robert Kraniec Norwega. I na górze pozostał już tylko jeden. Mówimy o nim Piotr Wielki. Ktoś powie, dlaczego? Przecież Grzegorz Fierenzauer ma większą liczbę zwycięstw. Są skoczkowie, którzy mają większe osiągnięcia, ale nie takie w ciągu jednego sezonu jak Peter Preft. On chce dać tutaj szczęście. On już dał szczęście tym tysiącom ludzi, którzy przyszli, a samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw. Czy leci po 15 zwycięstwo? Peter Preft! Te dwa słowa, to imię i nazwisko, mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. On jest tym, który zdominował, który pokonał, który nokautował rywali. 241,5 metra w skoku finałowym i to jest 15 zwycięstwo w tym sezonie Petera Prefta. Są 3 dwudziestki, 2 razy 19,5, odjęte 16 punktów za ten skok i Peter Preft, który potwierdza to, że w tym sezonie absolutnie nie miał sobie równych. Pobił rekordy liczby punktów zdobytych w całym sezonie, liczby miejsc na podium, to jest jego 22 podium w tym sezonie, i liczby zwycięstw 15 razy. Absolutnie największy, największy z największych w tym sezonie. Wielkie, wielkie brawa. No i posłuchajmy przez chwilę tego, jak reaguje publiczność.
przecież to jeszcze bardzo młody sportowiec. 23 lata ma Peter Prevc. Od kilku sezonów w ścisłej czołówce światowej. Medale Mistrzostw Świata, dwa medale olimpijskie. W zeszłym sezonie taka sama liczba punktów jak Severina Freunda, ale mniej zwycięstw. Mówiło się o nim wiecznie drugi, wiecznie drugi, wiecznie trzeci. W tym sezonie jest pierwszy. Jest pierwszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji końcowej lotów narciarskich. Wielka kryształowa, mała kryształowa kula w jego posiadaniu. Mówił Sebastian, największa liczba wygranych konkursów w sezonie, największa liczba punktów zdobytych w sezonie, największa liczba podiów w sezonie, wygrany turniej czterech skoczni, wygrane Mistrzostwa Świata w lotach, walnie przyczyniał się do tego, że Słoweńcy stawali też na podium w konkursach drużynowych. Cóż tu więcej mówić, naprawdę wielki, wspaniały, cudowny, genialny sezon Petera Prevca. Mówiono o nim wiecznie drugi, kiedy w 2014 roku był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tytuł wicemistrza świata w Predazzo w 2013 roku. Tytuł wicemistrza olimpijskiego w Soczi w 2014 roku. W ubiegłym sezonie, to Marku, o czym mówiłeś, zdobył tę wymaganą liczbę punktów, która miałaby mu dać to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i dała, ale okazało się, że jednak nie on, a Severin Freund odebrał wielką kryształową kulę. Cała planica śpiewa hymn Słowenii. To dla niego te wielkie brawa, to dla niego ten szacunek i ukłon, jaki godny jest największego mistrza. Peter Prevc, mówiliśmy o tych rekordach. Podium wszechczasów, pamiętamy, 108 razy na podium w zawodach Pucharu Świata stawał Jane Ahonen, 92 razy Adam Małysz, 88 Gregor Schlierenzauer. Najwięcej zwycięstw w karierze w zawodach Pucharu Świata do tej pory. Schlierenzauer 53, Nykänen 46, Małysz 39, Peter Prevc 21 zwycięstw w karierze, a jeszcze przecież tyle przed nim. A tutaj w planicy, proszę Państwa, ma największą liczbę podiów. 9, 4 zwycięstwa, 3 drugie miejsca, 2 trzecie. A 5 razy wygrywał tutaj Gregor Schlierenzauer, ale to były jedyne miejsca na podium. 8 razy stawał na podium, jak wspomniałem wcześniej, Robert Kraniec po dzisiejszym trzecim, drugim miejscu. 7 razy Adam Małysz, który ma 3 zwycięstwa, 3 drugie miejsca i jedno miejsce trzecie. No i Peter Prevc, jeszcze dodajmy do tej strony sportowej, w tym sezonie za to cudowne skakanie zarobił też sporo pieniędzy, prawie 250 tysięcy franków szwajcarskich. 21 Kamil Stoch, 15 w dzisiejszych zawodach Maciek Kot, 15. 23 Dawid Kubacki, 25 Stefan Hula. Powoli tutaj wielkie przygotowania do dekoracji, najlepszych w tym sezonie, a my w tym momencie oddajemy głos do studia.